można nauczyć, czy talent można wpoić na zajęciach. No, różnie na ten temat się mówi w różnych krajach. W Stanach Zjednoczonych istnieją programy szkół pisarskich, także i w Związku Radzieckim, w Instytucie Gorkiego, od lat chyba już nawet 30. W Polsce istnieje właściwie tylko jedna szkoła tego typu, studium literacko-artystyczne przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaprosiłem profesor Gabrielę Matuszek, która jest panią dyrektor, a również panią Hannę, która jest, proszę powiedzieć... Jestem absolwentką studium literacko-artystycznego. Może, tak, nazwisko jeszcze może pani poda. Sieja Hanna. Tak, która skończyła te studia i powie, co jej to dało. Zaczynamy od pani profesor. Mam takie pytanie właśnie, czy to w ogóle ma sens jakiś? Jaki to ma sens? Pytanie jest, że tak powiem, i proste, i trudne. Skoro, jak powiedziałeś, w wielu miejscach w świecie tego typu szkoły istnieją, bo ty wspomniałeś o Stanach Zjednoczonych, tam rzeczywiście tego typu programy są dość popularne i to jest związane z takim, powiedziałabym, egalitarnym systemem nauczania. Tak? 200 programów tego typu jest. Bardzo dużo. Najwięcej studiuje w stanie przy Uniwersytecie Iowa, tak. Około 300 studentów. Ja miałem spotkanie autorskie we Fresno w Kalifornii, gdzie było 60 studentów i 6 profesorów, poetów, pisarzy. No oczywiście tam znajdują zatrudnienie po prostu pisarze, którzy w Polsce są często bezrobotni. Tak, ale widzimy też, że w Stanach, ja oczywiście nigdy nie byłam w Stanach, nie miałam kontaktu z tymi szkołami, to jest takie programy egalitarne, programy dla osób, które chcą pisać. Natomiast w Europie wydaje mi się sytuacja troszeczkę inna. Tutaj rzeczywiście kształci się osoby wybitnie utalentowane. Ja bym tutaj przywołała, wspomniałeś o Instytucie Gorkiego w Związku Radzieckim, no w gruncie rzeczy chlubna tradycja. To nie jest niechlubna tradycja, bo ten instytut ukończyło wielu wybitnych pisarzy. Podobny instytut... Chociaż powiedziałem to tak, oczywiście, ze względu, wiadomo, z jakiego powodu. Natomiast literatura nie zawsze jest odpowiedzialna za ustrój, prawda? Nawet no, w końcu musi funkcjonować w każdym ustroju. W Lipsku od 1955 roku istniał Instytut Literacki, który również wykształcił wielu znakomitych pisarzy. On potem został w 1990 roku rozwiązany, w 1995 powołany znowu do życia. Tradycja uczenia pisania jest bardzo silna, o czym właściwie zapominamy, na południu Francji, Marsylia, tam właściwie już od lat 60. są organizowane takie kursy pisania, a nawet uczą, przygotowują do nauczania pisania na filologii romańskiej i ma ten program, o ile już nie wszedł, bo były takie plany, żeby jako obowiązkowy przedmiot wszedł do szkół podstawowych. Bardzo duża tradycja jest w krajach skandynawskich od 30 lat, łączona z tak zwanym nauczaniem na odległość, bo nie tylko są to warsztaty, w których się bierze udział fizycznie. W Uzbekistanie powstała taka szkoła parę lat temu, w Pradze pierwsza. Prezes kogo byśmy. Ale jeżeli ktoś nie ma talentu, to oczywiście. To mu nic to nie da. To znaczy. Czyli musi mieć pierwsza rzecz. Taki musi mieć po pierwsze talent, a po drugie pieniądze. Co ma zrobić taki poeta, który chodzi i grzebie po świetnikach, bo są takie poezje? To znaczy tak, ja bym powiedziała w ten sposób. Oczywiście, że jeżeli mówimy o tym, żeby, to znaczy ty już tutaj jakby nawiązałeś do naszej szkoły, prawda? Bo to jest studium, jest to szkoła pisania pierwsza tego typu istniejąca już 17 rok, która jest szkołą elitarną, więc rzeczywiście, żeby do nas się dostać, trzeba mieć talent literacki, bo... Sprawdzamy, to są teksty nadsyłane. Tak, czytają krytycy, czytają pisarze, teksty zapraszają na rozmowę osoby, które... No ale z braku jak nie ma. No to wtedy mamy bardzo małe grupy, to ograniczamy. Tak, możemy przyjąć 17. Możemy przyjąć 17 osób, w tej chwili mamy osób 10 na drugim roku, przepraszam, na pierwszym roku 8 na
drugim roku, więc jeżeli nie wypełniamy limitu, to nie przyjmujemy. Natomiast zadałeś takie pytanie, czy trzeba mieć talent. Ja myślę, że w tych programach nauczania bardzo popularnych to nie o to chodzi, żeby to były osoby utalentowane, bo kontakt z literaturą uczy bycia dobrym odbiorcą, świadomym, w prawda? W Stanach to tak to jest. I tak to jest traktowane, przypuszczam. Natomiast te europejskie, zresztą w Europie jest też dużo bardzo elitarnych i takich ekskluzywnych projektów. Ja zapoznałam się z tym 5 lat temu, kiedy byłam na pierwszym kongresie, Międzynarodowym Kongresie Szkół Kreatywnego Pisania w Lipsku i wtedy się dopiero zorientowałam, co się dzieje w świecie i jaki jest nasz program w stosunku do tego, co proponują podobne instytucje. Okazało się, że nasz program jest dość oryginalny, inny. Czym polega właśnie ten nasz program? Czy to są takie zajęcia bardziej teoretyczne, czy praktyczne, warsztatowe? Bo oczywiście kandydaci na pisarzy spotykają się tu z prawdziwymi pisarzami. Tak. Kto tu był? No więc lepiej byłoby zapytać, kogo tu nie było. Jak ktoś u nas wykłada, to albo dostaje Nikę, albo Nobla, albo inne wyróżnienie. Wisława Szymborska miała zajęcia przed Noblem. Antoni Libera, jeszcze jak nie opublikował Madame, Marek Bieńczyk też przed nominacją do Nike. Stanisław Lem regularnie uczył naszych słuchaczy, ale nie tu, nie w tej pięknej sali, ale zapraszał słuchaczy do domu. Bywał tu, zdaje się, nawet Kapuściński bywał, był Andrzej Wajda, miał cykl zajęć. Tak. Jeszcze przed założeniem przez siebie tej szkoły reżyserskiej chciał właśnie zobaczyć, był Jerzy Sztur, zresztą regularnie z nami współpracuje. Zadałeś takie pytanie, czym się różni? No przede wszystkim, jak powiedziałam, że to szkoła ekskluzywna, elitarna. Program, przeważają zajęcia praktyczne, ale właśnie to, co jest tutaj specyficznego, są również zajęcia teoretyczne, takie jak wykłady o literaturze, o filmie, o teatrze, prawo autorskie, czyli kultura słowa, analiza. Czyli takie studia trochę dopełniające wiedzę humanistyczną dla ludzi, którzy kończyli inne studia. Właśnie. Tak, bo oczywiście przychodzą też absolwenci kierunków filologicznych, ale bardzo często są to inżynierowie, lekarze, psychiatrzy, aktorzy, leśnicy, właśnie całe spektrum zawodów. Młodzi czy w różnym wieku? W różnym wieku, na ogół są to ludzie młodzi. Przyjeżdżają z całej Polski? Z całej Polski, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Poznań. Podziwiam, naprawdę podziwiam. Ale nie tylko, bo była pani, która mieszka na stałe w Brukseli, pan z Wiednia. Przylatywała, mam nadzieję. Tak, przylatywała samolotem. Pan z Wiednia, zresztą zadebiutował niedawno tomem opowiadań, inżynier z wykształcenia. Właśnie, czy możesz się pochwalić już absolwentami, którzy zdobyli jakieś laury, wydali książki? Tak, oczywiście. Tu siedzi pani. Tak, o Hani powiem za chwileczkę, bo jak też oddamy Hani głos, bo ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Ale chciałam powiedzieć, że tak, najciekawszy to może źle powiedziane, ale myśmy tak zaczynali z grupą ludzi bardzo interesujących, bo pierwszy rocznik to była Ewa Sonnenberg, to była Kasia Jakubia, która zrobiła doktorat, naucza w Stanach. To był Mariusz Czyżowski, który założył wydawnictwo Zielona Sowa. I pierwszy rocznik podczas warsztatów wydawniczych stworzył pismo Studium, które stało się z czasem najważniejszym młodoliterackim pismem w Polsce. Więc z tego pokolenia jest Ewa Sonnenberg, bardzo dobra poetka. Poza tym, nie wiem, czy tak wymieniać nazwiska, bo mogę kogoś pominąć. Przemek jest. Ja myślę, że dziesiątka poetów, którzy już zaistnieli, którzy są laureatami. Ale nie tylko poeci, prawda? Bo na przykład też. Nie tylko poeci. Piszący scenariusze. Tak. Na przykład pani. Hania. Tak, ja już jestem po napisaniu pierwszego scenariusza do filmu studenckiego, który powinien się pojawić w czerwcu. Też, jak się nazywa? Jaki tytuł? Właśnie, film jest na razie bez tytułu, ponieważ kolega, który będzie go reżyserował, ten tytuł mu nada. Rozumiem. Co pani dały te studia? Bo pani, zdaje się, jest po polonistyce, prawda? Tak, jestem po studiach filologicznych i sądziłam, że te studia będą, jak pan tutaj wcześniej powiedział, pewnym dopełnieniem tej mojej edukacji. Okazało się, że coś
no, niesamowitego, coś zupełnie innego. Te studia tutaj zmieniły moje myślenie tak naprawdę. O czym? O literaturze. Tak. W ciągu 5 lat swoich studiów filologicznych nauczono mnie pewnego takiego profesjonalnego podejścia do literatury, prawda? To znaczy czytania tekstów niejako w oderwaniu od nich, tak profesjonalnie, żeby nie czytać ich emocjonalnie, analizy, prawda? Tak, tak. A tutaj można powiedzieć, że ludzie czytają te teksty i piszą je tak z uczuciem. Rzeczywiście jest jakaś taka więź emocjonalna, nie tylko z tymi tekstami, ale to również wynika z atmosfery, która panuje, prawda? Czyli pewnej takiej relacji mistrz, no, uczeń. Uczą się warsztatu przede wszystkim. Tak, uczą się warsztatu. Bo talent sam nie wystarcza. Trzeba się jednak nauczyć pewnych rzeczy. Ale chciałam tutaj zaznaczyć, że istotna jest tutaj ta relacja osobowa, która powstaje między prowadzącym, tak jak powiedziałam, a słuchaczami, czyli taki powrót do starego... A kogo pani pamięta właśnie z takich nie wiem, mistrzów? Ja bym mogła powiedzieć, kogo nie pamiętam, prawda? Znaczy nie mogłabym powiedzieć, no inaczej. No, trudno mi było kogoś pominąć. Ale kto wywarł na pani wrażenie? No, to będzie banalne, ale wszyscy, prawda? Wszyscy po trochu. Każdy tutaj z prowadzących jest osobą wybitną w pewnej dziedzinie. Jakie to były dziedziny? A więc byli tutaj prozaicy, prawda? Poeci, osoby zajmujące się filmem, czyli scenarzyści, krytycy literaccy. Czyli właściwie wszystkie osoby, które zajmują się pisaniem... Ale kto jednak zaskoczył, zaszokował, sprowokował? Nie był takim wykładowcą, bo to wykładowców to jest mnóstwo na uniwersytetach, prawda? Przecież tu się przyjeżdża nie po to chyba, żeby się spotkać z wykładowcą, tylko z praktykiem przede wszystkim. Tak. Ale to spotkanie samo w sobie to jest bardzo istotne. Myślę, że pan Marek Bieńczyk, jeżeli mam już wymieniać nazwisko, pan Roman Honet, prawda? Pan Rafał Maciąg, który tutaj, no i pan Jerzy Ridan, który zajmuje się prowadzeniem zajęć ze scenariusza, to byłyby osoby, które... Tak. Ale zaznaczam, że to nie wszystkie, prawda? I trudno byłoby mi ograniczyć. Ale Gabrysiu, właściwie tym pierwszym mistrzem to był chyba tu Maciej Słomczyński. Tłumacz Szekspira, dzieł Szekspira. Tak. Świetny prozaik, niedoceniony, naprawdę znakomity prozaik, bo jego tom najlepszych, przecież ten Krajobraz ze Skorpionem ukazał się po jego śmierci. No, ale dzieła Szekspira. Jako tłumacz Ulyssesa, prawda? Niezwykła osobowość, więc jeżeli rzeczywiście pytasz, kto tutaj jest niezapomniany, no to Maciej Słomczyński to jest legenda. To jest po prostu legenda. Dlaczego? On miał jakiś taki kontakt? Miał kontakt niezwykły. To była w ogóle niezwykła osobowość. O Macieju Słomczyńskim to myślę, żeby ten program i nas kilka następnych nie wystarczyło, żeby wiedzieć, kim on był jako osobowość. Ale on co miał niezwykle... Zapraszał do domu. Właśnie o to chodzi, że on w przeciwieństwie do nas miał czas. On właściwie dla niego było przyjemnością zaprosić młodych ludzi na kilka godzin do siebie i rozmawiać z nim o wszystkim. O literaturze, o przekładach, o kulturze, o życiu. On był takim prawdziwym mistrzem i to, co się działo podczas tych spotkań, to jest niezapomniane. No to były tylko 4 lata pierwsze, bo potem niestety odszedł od nas. Zresztą były też takie historie, że podczas warsztatu w Bukowinie Tatrzańskiej dostał na moich rękach zawał serca. Uratowaliśmy go, pamiętam, to były niezwykła historia, jak go wieźliśmy na karetką pogotowia do Zakopanego. Wyszedł z tego zawał szalenie rozległy, a rok później zmarł na raka. Był Czesław Miłosz, tak? Czesław Miłosz bardzo lubił te spotkania, tak? ale przychodził często. Tak? Stanisław... Ale on już miał chyba... Wtedy już koło 90. To właśnie tego nie było widać. Miał świetny kontakt. Stanisław Lem bardzo lubił te spotkania, chociaż zawsze zaczynał w ten sposób. Usiedli wszyscy Państwo oczywiście z wielką atencją, z takim lękiem u wielkiego pisarza w salonie. I pan Stanisław Lem mówił, no proszę Państwa, no po co tu jesteście? Przecież szkoda, pisać się nie powinno. I od takiego zaczynał. Pisarze są w katakumbach. Tak. Ale po czym opowieść była tak fascynująca, była tak ciekawa, że właściwie... No i
Kolejny raz też tak się witał, ale to były niezwykłe doświadczenia. Bywają tacy magnetyzujący wykładowcy. Rzeczywiście to, co Hania się ja wspomniała, Marka Bieńczyka. Marek Bieńczyk ma chyba taką charyzmę, że podczas jego zajęć to każdy rocznik prosi o zajęcia. Z poetów. Lipska, Ewa Lipska była, bywała Leszek u nas. Poeta Długosz, tak? Leszek Długosz ma taki mini cykl zajęć związanych z piosenką poetycką. Zresztą zaprasza gości, studentów do siebie i tam piszą, oni piszą teksty, on gra na ulicę Bracką, akompaniuje do tych tekstów. Poetów było właściwie, też zapraszamy z całej Polski, no więc znakomicie były też odbierane zajęcia z Piotrem Zomerem. Hania nie wymieniła, ponieważ niestety... tłumaczem z literatury amerykańskiej. Ale świetny poeta, świetny poeta, też taki magnet... poetą również. Magnetyzujący, niezwykły. Magnetyzujący jako człowiek. Jako osobowość, jako nauczyciel Karol Maliszewski. To są tacy nasi Wojtek Kas, który przyjeżdża z prania, Krzysztof Kuczkowski, redaktor naczelny Toposu. Sam Józku wiesz, jak to jest. Bardzo trudno znaleźć miejsce, gdzie można przyjść, skonfrontować to, co się pisze z kimś. Mało, jakby skończyła się już dawno temu, prawda, pół wieku temu kawiarnia literacka. Koła młodych jeszcze salony, funkcjonują, salony. Więc teraz jest to takie miejsce, gdzie można przyjść, pokazać swoje teksty, podyskutować. Ale można też na tych forach internetowych, prawda, można, i to robią, ale nie mają tam, to nie tam mają czasem takich samozwańczych. Właśnie, to nie są, być może. Mistrzów, czy guru, czy... którzy ich gdzieś tam kierują w jakieś ślepe uliczki, natomiast to są pisarze z prawdziwego zdarzenia. No, ale czy podobnego typu szkoły czy programy pisarskie są już w Polsce? Czy zaczątki? To znaczy tak, jest przy IBLU działa dwuletnia taka kurs, to nie jest szkoła. Znaczy ja to znam tylko z opowieści naszych słuchaczy. We Wrocławiu też coś, nie wiem czy być może coś, ale to są chyba takie raczej na zasadzie kursów i nie elitarnych. Jest jeszcze Opole, prawda? Opole. Gdzie Olga Tokarczuk prowadzi zajęcia. Tak, gdzie? Przy Uniwersytecie Opolskim. I z pewnością są pewne specjalizacje, które gdyby wychodzą naprzeciw tym nowym trendom. Nie jako osobne kierunki kreatywnego pisania, ale jako specjalizacje w obrębie polonistyki. Na przykład na KULU też jest specjalizacja w obrębie, nie wiem, czy to jest wydział polonistyki akurat, czy jakiś taki medialny. Medialny chyba. Tak, czyli zapoczątkowaliście takie różne formy. Są to pewne specjalizacje, które wychodzą właśnie naprzeciw oczekiwaniom. W Stanach, gdzie jest 200 programów, gdzie jest 700 uniwersytetów, poeci mają spotkania autorskie właśnie na uniwersytetach i trochę to jest smutne, bo literatura jest zepchnięta do getta już tylko uniwersyteckiego. W ogóle gdzieś jest? To nie jest tak źle? Natomiast no, ja bym sobie nie życzył, żeby tylko w Polsce, żeby już tylko istniała na uniwersytetach. Nie. No chyba jednak tak nie, skoro tutaj nawet jeszcze państwo nagrywają program, no to będzie to, pójdzie w świat, w eter, prawda? To nie jest eter, intereter. Korzystam z tej okazji, wszystkich tych z państwa, którzy piszą, którzy nie mają takiego miejsca, w którym można się rozwijać, dyskutować, sprawdzać swój warsztat, bo tu się nawet nie uczy warsztatu. Ja bym nawet powiedziała, że to, pani się może ze mną zgodzić, rozbudza wyobraźnię. Kontakt naprawdę z osobowością pozwala, że potwierają się tam jakieś właśnie, nie wiem, blokady, szufladki, że ktoś po prostu uruchomi coś, co było w nim i do uruchomienia czasem trzeba bardzo dużo czasu, a to się dzieje szybko, to się dzieje w grupie, to się dzieje w transie. To są takie zajęcia, czasem mi mówią słuchacze, że wychodzą i właściwie jakby byli w innym świecie zupełnie. Tego się nie da zrobić przez internet, poprzez ekran, poprzez listy. To po prostu w czymś takim trzeba uczestniczyć. Także wszystkich państwa, którzy mają ochotę przyjść do nas, serdecznie zapraszam. Ale z naborem nie macie
problemów, czy są? To znaczy, prawdę mówiąc, mamy wtedy, jeżeli nie jest to dobrze rozreklamowane, bo się okazuje, że wcale nie jesteśmy tak, myśmy nie, jak gdyby, no, uniwersytet nie ma, nie wiem, nie prowadził działań marketingowych. To jest potrzebne, żeby zaistnieć, bo jak przychodzą do nas osoby, które się dowiedziały, to mówią, ach, szkoda, że nie wiedziałam, czy nie wiedziałam wcześniej, więc bardzo się cieszę, bo być może ten program pozwoli, aby o tym, co robimy w Krakowie, dowiedziały się osoby, które szukają tego typu miejsca, tak, prawda? I jaka to jest strona, jak można do Was... Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki. Wystarczy poprzez Wydział Polonistyki Sekretariat Studiów Zaocznych i Podyplomowych. Stronę ma stowarzyszenie, Aniu, prawda? Może Pani poda stronę naszą? Tak, myślę, że najlepiej znaleźć poprzez wyszukiwarkę, prawda? Wpisać stowarzyszenie SLA, Stowarzyszenie Studium Literacko-Artystycznego i w ten sposób dotrzeć do nas poprzez tę stronę. Na Facebooku też jesteśmy. Tak, na Facebooku też jesteśmy. Bardzo dziękuję Paniom w dniu Twoich imienin, bo dzisiaj Gabrieli przypominam. Dziękuję również. To moje imieniny zostały uwiecznione. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.